20 lutego wspominamy błogosławioną Julię Rodzińską, dziewicę i męczennicę. Julia urodziła się 16 marca 1899 roku. Na chrzcie nadano jej imię Stanisława. Była drugim z pięciorga dzieci. Jej ojciec pochodził z rodziny o tradycjach organistowskich. Sam był utalentowanym organistą, jednak zarabiał zbyt mało, dlatego też musiał podejmować jeszcze dodatkowe prace. Jej matka pochodziła z bardzo bogatej rodziny, jednak jej ojciec znany był ze skąpstwa. Życie w rodzinie Stanisławy wyznaczał rytm życia kościelnego. Rodzice przekazywali wiarę i wychowywali dzieci w karności, a w miarę możliwości dbali też o ich wykształcenie. W ciągu kilku lat matka Stanisławy coraz bardziej zaczęła podupadać na zdrowiu, przez co rodzina coraz bardziej też popadała w tarapaty finansowe. W końcu zmarła w wieku 28 lat. Najmłodsze dziecko miało wtedy niespełna 2 latka. Wdowiec coraz bardziej cierpiał też z powodu postępującego reumatyzmu. Zmarł 2 lata później. Dzieci głodne, zaniedbane, początkowo żywili i ubierali sąsiedzi, a później dziewczynki zabrały na wychowanie siostry dominikanki, które mieszkały po sąsiedzku, a chłopców przyjęli zamożniejsi gospodarze. Nikt z rodziny nie zainteresował się nimi. Dla dziewczynek siostra Stanisława Lenart, ówczesna przełożona, była jak matka i tak do niej się zwracały. Siostry przygotowały Stasię do pierwszej komunii świętej, przyjęły do szkoły, którą prowadziły, a potem, gdy tego zapragnęła, przyjęły ją również do zgromadzenia. Życie zakonne Stanisława rozpoczęła 23 sierpnia 1916 roku i otrzymała imię Maria Julia. Kontynuowała naukę w seminarium nauczycielskim. Szybko podjęła pracę jako wychowawczyni i nauczycielka w Mielżynie i w Rawie Ruskiej. 13 grudnia 1922 roku przybyła do Wilna i tam jeszcze kontynuowała naukę i równocześnie pracowała wśród dzieci. W tym czasie była też przełożoną w domu zakonnym, szczególnie dbała o formację duchową sióstr. Była ceniona przez mieszkańców i władze Wilna. Po 22 latach pracę utalentowanej nauczycielki i kierowniczki zakładu dla sierot oddanej dzieciom przerwały działania wojenne. W styczniu 1941 roku siostry zostały wyrzucone z klasztoru i sprowadzonej przez siebie szkoły. Skończyła się możliwość uczenia w szkole, dlatego też siostra Julia prowadziła tajne nauczanie. W trudnych warunkach wojennych dbała o podstawowe potrzeby sióstr. Aresztowano ją 12 lipca 1943 roku, oskarżono o działalność polityczną i kontakty z partyzantami polskimi. Przetrzymywano ją w tak małej, betonowej izolatce, że mogła tam tylko siedzieć. W czasie przesłuchań była maltretowana. Nie załamała się, nie ujawniła nikogo, była pełna pokoju. Po roku w lipcu 1944 roku przewieziono ją do obozu koncentracyjnego w Stutthof. Umieszczono ją w części przeznaczonej dla Żydówek, gdzie więźniarki były dużo gorzej traktowane, upokarzane, głodzone, bite, umęczone nieludzką pracą. A ona, choć to było karane, prowadziła wspólne, głośne modlitwy. Siostra Julia dzieliła się tym, co miała. Pocieszała, podtrzymywała na duchu, wnosiła pokój w to nieludzkie środowisko, mimo że ciągle słyszała przekleństwa hitlerowców i narażona była na ich bestialstwo. W listopadzie 1944 roku wybuchła w obozie kolejna epidemia tyfusu. Chorzy, a raczej umierający w samotności, pozbawieni jakiejkolwiek pomocy, byli odizolowani od zdrowych w obozie. Współtowarzyszki prosiły siostrę Julię, by nie służyła zarażonym. Wiedziały, że zbliża się front i że jest nadzieja na wyzwolenie i przeżycie. Jednakże siostra Julia poszła do umierających z dobrym słowem i z wodą, z trudem zdobytą, by zwilżyć im spieczone gorączką usta. Sama wkrótce zachorowała. Siostra Julia Rodzińska zmarła 20 lutego 1945 roku w baraku numer 27. Nagie ciało siostry położone na stosie ofiar okryto kawałkiem obozowego materiału, co było wyrazem wdzięczności i czci dla tej,
która w tych strasznych warunkach starała się ocalić ludzką godność. Została beatyfikowana 13 czerwca 1999 roku w Warszawie przez papieża świętego Jana Pawła II. Módlmy się. Boże, miłosierny Ojcze, wysłuchaj nas, wołających do Ciebie, przez przyczynę błogosławionej męczennicy Julii. Przyjmij nas z naszymi troskami w krzyżu Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Dopomóż wypełnić Twoją wolę i daj nam zbawienie, który żyjesz i królujesz, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.